Kochani, witamy was serdecznie. Witamy. Jak słychać? Widać. Widać. A po niektórych symbolach wyraźnie widać. U nas cały dzień pada. I to tak się zastanawiamy, skąd ta woda się bierze cały nie czas. Wiem. No. Kochani, prawdopodobnie jutro też ma tak padać, ale to nic, to nic. Bo mamy dwa dni jako takie dla siebie intymne. Możemy coś sobie tutaj teraz porobić, coś tego. No. Kochani, jesteśmy w miejscowości, obok miejscowości Kajla. Praktycznie prawie, że na terenie Parku Narodowego Oulanka. Dokładnie. Dlaczego tutaj, kochani? To jest taki diamencik fiński, fińskiej natury, fińskiej przyrody. Tu, kochani, nie ma muzeów. Tu w tym rejonie co najbliższych z takich rzeczy, którą kojarzycie, to są skocznie, na których małeś sobie skakał. Tak. I każdy mówił, że to jest Kusamo, kochani. Nie, to nie jest Kusamo. To jest miejscowość. Ale okręg Kusamo. Tak, ale nie, nie, każdy mówił skocznie w Kusamo. Nie, Ruka. Ruka, to nie jest. To jest 20 parę kilometrów od Kusamo. Piękna miejscowość, to jest miejscowość sportowa, bardzo cywilizowana. W zasadzie, kochani. No co tam latem? Latem nie poskakamy tak, kochaniutki, tak do skoków nie za bardzo. Znaczy, skoczyłby, ale skoczni jeszcze, jak nie wybudowali. Przejdźmy, kochani, dalej. Oj, oj, będzie się działo! Oj, kręci! Oj, kręci! Kochani, dzisiaj kolacyjkę sobie zrobimy szybciutką. No musimy bazować na tym, co tutaj jest. Kochani, to nie jest rokowanie produktu, dlatego że u nas takich rzeczy nie kupicie tej produkcji. To jest jakaś tam wieprzowinka. Pokazane jest tu z części. No. 6 części, 640 gram. No to to będziemy mieli. Jeszcze na kanapki się weźmie fajnie, tak, do bułki. No. Dobra, cebulka. Kochani, grzybów jeszcze nie ma. Ale za to myśmy znaleźli takie. Pieczary. Takie pieczary tu są to jako grillowe. Dzisiaj będą dodatkiem. Cebulka, kochani, patriotycznie cebulka. Nasza jeszcze? Tak, nasza cebuleczka polska. Faktem, Finlandia jest krajem dla nas, no ktoś by tak jak będzie chodził z kalkulatorem liczył, no to będzie mu wychodziło, że jest krajem drogim. Kochani, drogim, no. Ich zarobki, inaczej to się przelicza. A więc nie patrzmy na to, że paliwo kosztuje, załóżmy, diesel 1,50, 1,60, a nawet 1,70 euro. Także na to nie patrzmy, kochani. U nas, patrzmy to na to, co u nas się dzieje, a u nas się będzie działo jeszcze gorzej. Do czego zmierzam? Kochani, mówiąc gorzej, no sami widzicie, co się dzieje, ale to już nie o to, nie o polityce. Jedyna rzecz, którą będę chciał tak nawiązać do polityki, to kochani, ci, którzy piszą o paszportach covidowych, kto wam płaci za to, że ich promujecie? Kochani, my nie promujemy niczego. Na naszym kanale nie ma promocji jako takiej, nie ma lokowania produktu jako takiego. My, jeżeli już, to promujemy swój sposób życia, tak jak my to robimy. Kochani, paszporty covidowe byłyby nam niezbędne, ażeby wyruszyć. Kochani, my byśmy byli zadowoleni, jakby od razu po szczepieniu nam otworzyli granicy, powiedzieli, jedźcie. Musieliśmy czekać najpiękniejszy miesiąc, maj, czerwiec, kochani. Straciliśmy w tym roku przede wszystkim czerwca, nie szkoda, bo czerwiec w Finlandii jest piękny, jest wspaniały. Kochani, wyjechaliśmy dopiero w lipcu, bo od 1 lipca paszporty covidowe były już uznawane. Przejechaliśmy jak strzała przez Litwę, Łotwę, Estonię. Bez żadnego problemu dostaliśmy się do Finlandii dzięki paszportom. I tu nie chodzi o promowanie, tu nie chodzi o szukanie dna, bo powiem wam szczerze, i to mówię ja, na własną odpowiedzialność. Kochani, cała ta zadyma ze szczepieniami to jest na życzenie tych, którzy importują te leki. Nie dlatego, żeby ich dużo sprzedać. Nie, tego nikt nie sprzedaje u nas. My mieliśmy być wszyscy zaszczepieni darmo. Kochani, to jest po to właśnie zrobione. Jeżeli weźmy pierwszego z brzegu psychologa, spytajmy, jak zniechęcić ludzi do czegoś? Po prostu im to dać. Daj im coś za darmo. Kuźwa nie pasuje. A zobaczcie, jaka fajna jest ludzka dusza, ludzki umysł. Jeżeli ktoś coś kupi, przepłaci i dowie się kiedyś, że dał dwa razy więcej, trzy razy więcej,
to zawsze będzie mówił do końca, będzie zatwardziały, mówił, że jego jest lepszy, bo był droższy. Tak jest. Kochani, i tu jest cały dowcip. Ja uważam, że rządzący specjalnie, medialnie rozdmuchali to, specjalnie pokazywali, że wcześniej się szczepią aktorzy, że to i tak dalej, bo chcieli was zniechęcić do tego. I skłócić. Zobaczcie, co się wyprawia. I to nie tylko w Polsce. W wielu krajach. Antyszczepionkowcy wchodzą gdzieś, no to... Kochani, a co kogoś moja dupa obchodzi? Jeżeli ja będę chciał się szczepić, to się kuźwa będę szczepiał. I będę się szczepiał z każdą, która będzie miała na to ochotę. Oj. Kochaniutko. Ale kochaniu... No, nie. Wracając, kochani, proszę nie bić takich głupot. To nie, to się odnosi tam do kilka osób. My nie bierzemy pieniędzy za lokowanie czegokolwiek. I nie interesuje nas. Dlatego, że odrzucamy nawet, przecież mamy duże kanały, odrzucamy propozycję lokowania produktów, które naszym zdaniem są do niczego. I tu nie ma. Jedyny sposób, z czego my czerpiemy jakieś tam, to są reklamy, które wam się pojawiają. Nie mamy wpływu, co tam się wam pojawia. Także to nie o to chodzi, kochani. No reklamki się pojawiają, te parę grosików do nas spada. Nie jest to kanał duży, nie jest to duży. My chcemy wam pokazać, jak ponad 60-latkowie potrafią się rozkręcić, jak potrafią się bawić. Mało tego, kochaniutka mówi dzisiaj do mnie, że wiesz, tu powinni studentów ściągać, bo ty tak masz. Masz to. Jak takich starych babci kiedyś tak siedział, wiesz? Emilko, ja to mam i tą chorobę, ja to mam takie coś jeszcze, a tu mnie łupie, tam mnie łupie. No kochaniutki ma podobnie. Już się tym razem chwilę było, odwiedziłem szpitalik. Viva skill. Ale to nowoczesny szpital, kochani. Bucha nie siada, karetko mnie dowiezi. Tak się napatrzyłem. Piękny szpital, żeby zdrowiał. Kochani, naprawdę nie, szpital okej. Może każdego trzeba przewieźć. Tak, może to trzeba... Powiem wam szczerze, zrobili badania, ale nic mi nie zrobili i mi przeszło. Samo. Powodem tylko tego, to wam powiem, było coś śmiesznego. Jak mnie przywieźli sympatyczna pani doktor, oj, tłumacz, telefon, rozmawia, nie pomoże, nie to angielski, nie, wzięła sobie przysięgłego tłumacza, pani w tym telefonie tłumaczyła wszystko, rozmawialiśmy, wszystko jest cacy, fajnie, wszystko wyjaśnione, co będzie robione i tak dalej. Jestem zadowolony. Mija godzina 12. Zmiana. Przychodzi pan doktor. I kuźwa, zaczyna się od nowa to samo. Kochani, zaraz powiem. Najbardziej nowoczesny szpital w Iwaskiri. To jest chluba Europy. To jest kosmiczny szpital. Kochani, tam jak... To się w głowie nie mieści, jak jest. Ja wam pali migawek, kiedyś jakiś film pokażę. Naprawdę ja marzeniem, żeby u nas tak szpitale wyglądały. Obsługa też nie na... Ja po tej łazience wyzdrowiałem, kochani. Łazienka do bajer. Wisi sobie wężyk do mycia, wiecie czego, nie? A kochani, odgrowie taką się powodą, tak fajnie, nie? I z przodu też, nie? Kochani, bajer. Jeżeli chodzi o budynek, coś fantastycznego. Jeżeli chodzi o służbę, jako służbę medyczną. Szpital jest w pełni wyposażony w pracowniku, znaczy zatrudnia przede wszystkim młode kadry. Może to tutaj, ja nie obrażam młodych, ale to tak nieładnie. W ciężkim stanie gościa przywożą, pani doktor rano mówi tak i tak, godzina 12, pora obiadu, ja bym coś przekąsił chętnie, nie? Tam paricho, że serce wali sobie 200, 300, 150 i tak sobie chodzi. Serce nie chce tam powali, ale coś bym przygryzł, nie? A pan doktor do mnie przychodzi, zrobili mi prześwietlenie, rentgenem mnie serce badali, no nie wiem jak to się robi, ale lekarze to robią. Jakoś to zrobili. Mieli mi strzelać, chyba z tego strzelania się wystraszyłem, kochani. Kardio, jak to się nazywa, kardio, no coś tam. Strzelają, nie? Ja nie lubię takich rzeczy, do mnie strzelają, ja mogę do kogoś strzelać. I się wystraszyłem. Wystraszyłem się, kochani. Serduszko, bach 70. Nie chcę strzelania. Wygonili do domu. Dostałem mi tylko obrazka niemowlęcia ze szpitalika, ale parę, dobra. Służba zdrowia, nie dyskutujmy na ten temat. Chcemy wam pokazać Park Narodowy Urlanka. Zaczniemy od potoku w Kaili, tak zwany kosk. Tutaj łybki się łowi, tu można łowić lipienia, łososia, pstrąga. Chcemy wam pokazać, jak wygląda z zewnątrz. Nikogo tam nie widziałem
firma, która zajmuje się hodowlą ryb, jak to by można powiedzieć, namnażaniem. Tak, namnażaniem ryb. Bo tutaj, kochani wędkarze, tu każdy cent, eurocent, każde euro z opłat wraca do wody. Nie ma żadnych związków wędkarskich, tak jak u nas. Są koła, które robią komercyjne łowiska, tak zwane specjalne i tak dalej. Z tym, że i tak musisz mieć licencję krajową, którą można wykupić na dzień, tydzień i tak dalej. Kochani, rok nie machną na rok, a kto wie, a może do grudnia? Bo tutaj rok się liczy od stycznia do grudnia. Nie rok jako 12 miesięcy, kiedy kupisz dwa. Nie, nie. Podobnie jak u nas. Podobna cena 45 euro. Z tym, że nie ma żadnych dziadków, jakie się u nas, no już wędkarze wiedzą, o co chodzi, dziadkowie, którzy biorą pieniądze i tak dalej. Kochani, nie o tym, o tym parku. Kilka filmików będzie. To jest rokowanie, tak, rokowanie przyrody. Chcemy wam rokować tą przyrodę, bo podejrzewam, że to jest jedne z ostatnich chwil, żeby pokazać naturę. Pokazać ten, jak to wygląda, bo żeby tu w ogóle tą naturę pokazać, to musieli zainwestować różne schody, podejścia. Bo naprawdę, kochaniuszki w niektórych miejscach to się zastanawiają, jakiś patent wózek inwalidzki, który chodzi po korzeniach. Trzeba pomyśleć o tym. Bo tu wnoszą ludzi na wózkach. Tu ludzi sparaliżowanych nogami ciągnie po ziemi i obydwoje go po schodach go prowadzą, żeby pokazać ten młyn, te wodospady. Kochani, po prostu szanuje się tutaj naturę życia. Jesteśmy nad pięknym jeziorem. Leje jak... Szaleńcy, fale. Ale jest pięknie. Fala, tak, faktycznie. Woda czyściutka, kryształ. Raki śmigają. Właśnie sezon rakowy się zaczął. Kochaniutki kombinuje, jak to coś urakować. A my w tym momencie zrobimy sobie kolejkę i puścimy wam nowy film. Filmik będzie tym razem o potoku w Kai. Następne filmy będą już z głębi. Uranki będą o Urance, będą o Jumie, taka miejscowość Juma. Możecie sobie wygooglować. Będą o Myrikoskach. Kochaniutka się zakochała w Myrikoskach. No jest to dziwne, kochanie, tu prawie każda trasa ma nazwę niedźwiedzia. No bo to jest rejon niedźwiedzia. No dlatego ja cały czas... Nawet widziałeś ten kierunkowskaz, bo z jednej strony strzałka, w drugą stronę strzałka i niedźwiedź narysowany. Że możesz tu trafić, tu trafić. I piękne są takie napisy, jest znak drogowy. Jedziemy, jedziemy, a ten znak drogowy, kochani, jak się przetłumaczy na polskie, jedziesz na własną odpowiedzialność. Albo płyniesz na własną. Albo płyniesz na własną odpowiedzialność. Także kochani, no ja nie wiem, jak takiego misia spotkać. No może i by się mnie wystraszył, taki umięśniony, nie? Misio. A może by mnie potraktował jako konkurenta? A może? A może by się we mnie zakochała misica jakaś? Może. Na razie spotykamy poro. Poro to są renifery. Piękne zwierzątka, kochani. Wspaniałe. Tu się przekonałem, że nieprawdą jest, że zwierzę nie myśli. Nieprawdą jest, że nie ma duszy. Kochani, te renifery, one funkcjonują tak jak my, jak ludzie. Trzy renifery przechodzi przez drogę, przez szutrówkę. Dorosłe. My stajemy dorosłe. Dwa dorosłe, jeden młody. Aha, a jeden młody został. A jeden młodziutki został sikurowy. I on nie zdążył, my stanęliśmy, obserwujemy, co się dzieje. Kochani, one stanęły, tylko się tak obejrzały i czekają, aż tamten się wysika. I dołączy. I dołączy do nich. No i to naprawdę wspaniale, pięknie wygląda. Renifery nie są dzikimi zwierzętami, to są zwierzęta hodowlane. Laponia ma gwarancję, że mogą tak sobie hodować. Chodzą luzem, przychodzą, chodzą po mieście, chodzą tutaj przy tych skośniach narciarskich, śmigają. Także nie są zaczepliwe, wręcz przeciwnie, stronią od ludzi, nie żebrzą. Nie. Bo nawet w Urance pod tym chodziły sobie, więc się widzieli na filmiku, chodziły dwa przyszły dorosłe. No tam nie wiem, po coś przyszły do tego okna, postały przy tym oknie i poszły z powrotem. Także kochani, no, pozostaje was zaprosić do grania filmików. Oglądajcie następne, subskrybujcie, będziemy wam się starali jak najwięcej pokazać. W chwili obecnej przede wszystkim duża część filmów to będzie z parku Oranka. Powiem wam szczerze, że w procentach nawet ciężko powiedzieć, ale nikły procent wam pokażemy tego, co tu jest. Nie da się wszystkiego. Nie da się. Nie, na co my pojedziemy w miejsce następne? O jeszcze to, o jeszcze tamto. Kochani, nie da się. Tu jest
no, no co krok, coś wspaniałego. My nie chodzimy po muzeach. My nie chodzimy po różnych takich zabytkach, jak kochani, nas nie ciągnie po prostu. Dla nas przyroda, my potrafimy stanąć zajączek z tym zajączkiem, że on pierwszy raz człowieka widział, nie? Spojrzał na ciebie, mówi, mamusia, spojrzał na mnie, tatuś, co taki duży jesteś? Nie uciekał ten zając, młodziutki zając. Nie. No nie wiem, taki ją mógł mieć z 2 miesiące. Nie, co ty? Maestro, nie, maestro. Nie. Znaczy tu troszeczkę to inaczej działa. Tu te rośliny, które u nas już dawno przekwitły, tu zaczynają kwitnąć. Poza tym... Kaczuszki małe widziałeś? No. Młode, młode kaczuszki. Także tu troszeczkę to inaczej funkcjonuje. No może dlatego, no jest chłodniejszy klimat, chociaż najcieplejsze jest lato i w tym roku lato ponoć było bardzo gorące. Jeszcze się nie skończyło i jeszcze będzie ciepło. Tak, ale chodzi o ten gorąc w Fińsku, co w Irlandii był. Nawet w niektórych miejscach były zakazy łowienia. I nie to zakazy, że ktoś z góry kazał. Sami ludzie doszli do wniosku, że nie wolno tych ryb męczyć, bo jest gorąco, jest mało tlenu. Za ciepła woda nawet na pstrąga, na lipienia. Łososia woda była, wręcz była gorąca dla nich. I były zakazy łowienia ryb. Byliśmy na takich kostkach, że było wszystko przygotowane. 40 euro za dzień. Także możecie sobie wyobrazić, jakie straty ponieśli ci, którzy organizowali to wszystkie, te łowiska. 40 euro za jeden dzień łowienia. Gdzie mogłeś jednego łososia sobie tylko wziąć. Tylko, że już nie przeliczajmy na pieniądze, bo ten łosoś na pewno więcej kosztuje. Dobra. Co by nie było, to kolacja po kolacji. Filmik. Po filmie, przy filmiku też sobie tam możecie jakieś piweczko czy coś takiego. Jeżeli chodzi o piweczka, no takie sobie to mają. Kochani, od kiedy tu takie zerówki piję, to taka orężatka z jakimś tam smakiem jęczmienia. Nie, część. A, część samochodem, nie? Dobra, kochani. Krótko, kochani, kim tak się żegnasz, krótko, ale długo. Zapraszamy do oglądania, subskrybowania, bądźcie razem z nami. I nie przejmujcie się tym, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie. Grąży mordy mamy uśmiechnięte. Kochani, oglądajcie! Dajesz! Ojojaj, ojojaj! Jak patrzę, jak mnie zaraz pogoni. Tam malutki jeszcze jest. To są tak zwane koski. Przeprawki pomiędzy jeziorami z bardzo bystrym nurtem. Spójrzcie, w tej wodzie, kochani, pstrąg, lipień, łosoś, lipień 35 cm. Lipień 35, tak. A łosoś 60. 60. Taki wymiar ma mieć, żeby go zabrać. Kochani, synowie są bardzo zakochani w wędkarstwie. Mówi się, że w domu każdego Fina jest wędka. I na pewno ona nie jest tam bezużytecznie rzucona. Zresztą spójrzcie sami. Dla tych, którzy mają tą żyłkę wędkarską, kusi takie miejsce, prawda? Wybierają się tutaj na pewno jakąś rybkę złowić.
dopiero wstęp! Tu nie mogę patrzeć nawet w dół! Bawię mi się kręci, zobaczcie! Kochani, dzisiaj trochę wieje, jest chłodno, ale fajnie, wolę to, jak ma być taki upał. Chciałam wam pokazać ciekawe miejsca w Finlandii, jest ich bardzo dużo. Podziwiajcie ze mną. Tam jakie fajne fale. No, jest miejsce nawet, gdzie się schować od deszczu. Tu można sobie rozpalić ognisko, biesiadować przy dźwiękach tego strumienia. Co my tu mamy? O, jest nawet kalendarz. I tam kładeczki. Można sobie chodzić. Rybki łapać, jak ktoś wykupił licencję oczywiście. O, jest! Znalazła się zguba. Jest zguba. To są piękne miejsca. No. Takie miejsca lubi łosoć, pstrąg, lipień. Coś pięknego. Chodźmy dalej. Kochani, takie miejsca, jak to miejsce, to zawsze coś musi towarzyszyć dla ciała, nie tylko dla ducha. Są takie restauracyjki, kawiarenki. Kochani, one wyglądają z zewnątrz niepozornie, ale naprawdę można tu bardzo dobrze zjeść. Jest wysoko oceniana ta kawiarenka tutaj, w której teraz jesteśmy. Tam jakie begonie ładne. One lubią zimno? To nasza rozszokrana to by miała co robić chyba. Miała. Ale to nie tędy droga, kochani. Tu troszeczkę inaczej wygląda gastronomia. Tu nie chodzi o to, że ściany mają być wykafelkowane. Tu chodzi o to, żeby naprawdę smacznie i zdrowo zjeść. Zresztą chodźmy do środka, zobaczycie.
Zamknięte! No niestety, nie udało nam się, jesteśmy już za późno. Ale to jest naprawdę coś niebywałego. Tam stoją buty w cenę. Wow. I ta duża bania, zobacz. No i tutaj te ryby hodują. No. No tak. To na miejscu jest podobra. I jest komercyjne łowisko, kochani. Mm-hmm. To naprawdę nowoczesna hodowla ryb tutaj jest. Przede wszystkim ten narybek, który tutaj robiony, no, wzbogaca wszystkie wody chińskie. No. Tu jaki ładny strumyczek. Gdy strumyk płynie z wolna. A ta woda kryształowa, nie? Tak. Woda jest piękna, czyściutka.